jestem w tej chwili w Krośnie na drodze krajowej numer 28. Do Krosna wjechałem 28 od strony Przemyśla, czy też nieco bliżej Krosna, miejsca piastowego. I tą 28 będę chciał przez Krosno sobie przejechać, czyli w kierunku gdzieś Nowego Sącza, Wadowic, Zatora, takie myślę kierunki gdzieś tam po drodze powinniśmy mieć, być może Gorlice. Oznakowanie pod znakiem czerwone, że jesteśmy na krajowej 28. Mnie tutaj wyprowadzi na obwodnicę od tej droga krajowa 28 w Krośnie, chyba pełni rolę obwodnicy. Tutaj mamy środkowy pas brukowany, parę razy się na jego temat wypowiadałem, więc nie będę już tutaj rozwijał wątka, czy on tutaj był potrzebny. Zastanawiałbym się nad tym, czy była potrzeba, aby tutaj go stosować. 28, Nowy Sącz, prosto. Skrzyżowanie z sygnalizacją, z wyspą centralną, ale nie będące rondem absolutnie. Znowu skrzyżowanie z sygnalizacją, przez które jadę prosto. Pomnik Jana Pawła II po mojej lewej stronie. Spójrzcie, niby obwodnica, niby droga, którą omijamy centrum, a tak naprawdę mamy co chwilę skrzyżowania z sygnalizacją, mamy jak przed chwilą z tyłu przejście dla pieszych, które w ogóle nie było objęte sygnalizacją, no i możemy tutaj jechać 70 na godzinę. Nie widziałem nigdzie informacji, abyśmy i poza obszarem zabudowanym, więc uznajemy, że jest to podwyższenie prędkości. I kolejne skrzyżowanie z sygnalizacją przed nami.
widzimy zakaz wjazdu rowerów tutaj. Z rowerem, jak ktoś by chciał, to tutaj nie wjedzie. To znaczy, nie wolno mu wjechać. O. Natomiast czy nie wjedzie, to myślę, że to troszeczkę za mocno powiedziałem, znając wielu, mając podejście niektórych rowerzystów. To 74 to raczej było tego, który mnie wyprzedza. Miałem 67 w tamtym momencie, więc faktycznie miałem gdzieś około 62. No powiem szczerze, wydaje się, jak się po Krośnie jeździ, wydaje się takim małym miastem. Tymczasem tą obwodnicą jadę i w zasadzie końca tego Krosna nie widać. A tak jak mówię, jak się po Krośnie jeździ, to wydaje się, że jest to miasto, które no jesteśmy w stanie tak naprawdę kamieniem przerzucić. To jest tak niewielkie. Takie zresztą się wydaje. Okazuje się, że właśnie, że takim się tylko wydaje. Znowu stoi. Znowu zwróćcie uwagę, za skrzyżowaniem mamy 70. Zapewne na tym skrzyżowaniu z prawej strony występowała strzałka warunkowa, biorąc pod uwagę to, że te pojazdy wyjeżdżały. A ja miałem światło zielone, stąd przypuszczenie, że wyjeżdżały mając strzałkę warunkową. No i wydaje mi się, że teren miejski zostawiam za sobą. Wyjeżdżają.
wyjeżdżam na takie tereny bardziej peryferyjne, takie wrażenie tutaj odnoszę, bo choćby zabudowie, znowu z drogi o dwóch pasach roku robi nam się droga jednojezdniowa po jednym pasie w każdą stronę. Tak więc zaczynałem nagranie przejazdu przez Krosno na drodze dwukierunkowej i na takowej też kończę.